Witam. Dziś w naszym studiu Olsztyńska TV gościmy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Panią młodszą aspirant Martę Kasprzyńską i podinspektora Mariusza Tańskiego. Witam serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest oczywiście rewolta, która się szykuje na polskich drogach, a więc 18 maja i wejście w życie noweli kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z tym związanych. Chodzi oczywiście o zmianę przepisów, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, o eliminowanie z ruchu piratów drogowych, pijanych kierowców. To oczywiście założenia, jak będzie, życie pokaże, ale sporo się zmieni i warto o tych zmianach powiedzieć, dlatego Państwa zaprosiliśmy i proszę powiedzieć, jakie najistotniejsze zmiany czekają kierowców. Faktycznie zmienia się ustawa kodeks karny oraz niektóre inne ustawy, przede wszystkim ustawa prawo o ruchu drogowym. Podstawowym celem tych zmian jest zaostrzenie sankcji wobec nietrzeźwych osób, które prowadzą pojazdy lub wobec osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem środka odurzającego. Tych zmian jest dosyć dużo. Warto by było na spokojnie przejrzeć i zapoznać się z nimi, bo rzeczywiście od 18 maja będziemy musieli się mierzyć z nowymi przepisami. Podstawowe rzeczy, które zmienią się, będą to zaostrzenia przede wszystkim. Sądy będą mogły wydawać zakazy prowadzenia pojazdów już nawet do 15 lat, jeżeli osoba znajduje się pod wpływem alkoholu i będzie prowadziła pojazd właśnie w takim stanie. Swoistym nowum jest to, że jeżeli sprawca takiego zdarzenia, przestępca, został skazany przez sąd na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na przykład na 15 lat, po 10 latach będzie on mógł ubiegać się o to, by została mu przywrócona ta możliwość, jednakże będzie musiał spełnić określone przesłanki i wtedy sąd, który przychyli się do jego prośby, zastosuje wobec niego taką sankcję, że będzie mógł prowadzić tylko pojazd wyposażony w tak zwane alkoloki, alkobloki. Są to takie urządzenia, które będą uniemożliwiały takiej osobie uruchomienie silnika, kiedy w wydychanym powietrzu wyczują alkohol co najmniej 0,1 decymetra na miligram wydychanego alkoholu. Także są to zmiany. Jest jeszcze bardzo dużo zmian dotyczących właśnie prawa o ruchu drogowym. Przede wszystkim policjanci będą mogli zatrzymywać prawo jazdy, znaczy może nie tak, policjanci zatrzymają prawo jazdy wobec osobom, które na przykład w terenie zabudowanym przekroczą prędkość o minimum 50 km na godzinę. I to jest w pewien sposób taki bat na właśnie piratów drogowych, którzy w terenie zabudowanym nie powinni w ten sposób postępować i nie powinni się pojawiać. Przede wszystkim kierowca straci prawo jazdy na okres, w pierwszym okresie na 3 miesiące. Jeżeli nie zastosuje do tego zakazu, dalsza konsekwencja będzie tego, że starosta przedłuży ten okres na pół roku. Czyli po okresie dopiero półrocznym będzie osoba mogła się ubiegać o zwrot cofniętych mu uprawnień. Panie inspektorze, prawo jazdy zostanie zabrane kierowcy na drodze. Co z jego autem? I tutaj ustawodawca przewidział taką możliwość, że pokwitowanie, które będzie wystawiał policjant na drodze, będzie ważne, jeżeli chodzi o prawo jazdy krajowe, przez 24 godziny, gdzie będzie mógł kierujący dojechać do miejsca zamieszkania lub do najbliższego parkingu. Natomiast jeżeli to będzie obcokrajowiec, ustawodawca przewidział dla takiej osoby 72 godziny. Jest to unormowane w przepisie i myślę, że to jest takie zdroworozsądkowe, że osoba nie zostaje o 12 w nocy na nieoświetlonej drodze sama, pozostawiona sama sobie i nie ma co dalej z sobą zrobić. Warto też tutaj podkreślić, że właśnie taki sposób, taki zapis będzie na pewno przemawiał do świadomości kierowców, no bo są takie momenty, są takie miejsca, gdzie ludzie przekraczają prędkość w terenie zabudowanym w bardzo dość drastyczny sposób. A jeśli znajdzie się tam osoba piesza, to w zderzeniu z takim samochodem tak rozpędzonym ona nie ma żadnych szans na przeżycie. Już przy prędkości 20 km osoba piesza poniesie obrażenia. Przy 50 km na godzinę ma połowę szans na przeżycie. Natomiast jeżeli zderzy się z autem, wpadnie pod koła auta jadącego z prędkością 80 km na godzinę, ona nie ma prawie żadnych szans przeżycia. Dlatego
te przepisy na pewno przełożą się na spokojniejszą jazdę w terenie zabudowanym. Myślę, że to jest duży ukłon w stosunku do pieszych i zapewnienia im bezpieczeństwa w obszarach zabudowanych, gdyż jak statystyki pokazują, najwięcej zdarzeń z osobami pieszymi występuje w dużych aglomeracjach miejskich, w miastach, gdzie ruch pieszy jest wzmożony. Czy prawo jazdy, bo słyszałem, że prawo jazdy stracą też kierowcy, którzy no, za dużo osób przewożą w aucie. Dokładnie. Też tracą prawo jazdy. Jest zapis ustawowy, że w przypadku, gdy kierujący pojazdem przewozi większą ilość osób niż określoną w dowodzie rejestracyjnym, będzie tracił prawo jazdy. Natomiast jest tu warunek. Jeżeli chodzi o pojazdy osobowe, to liczba przewożonych osób musi być większa co najmniej niż 2, czyli od 3 osób, jeżeli więcej przewozimy, już stracimy prawo jazdy. Jeżeli chodzi o autobusy, to liczba taka jest powyżej 5. Także w przypadku drastycznego, większego przewożenia osób, prawo jazdy będzie zatrzymywane i stosowany będzie tryb postępowania administracyjnego o cofnięciu uprawnień. Już pani aspirant o tym wspomniała, sporo się też zmienia, jeśli chodzi o pijanych kierowców, bo chociażby te autoloki, ale też kierowcy, no nie trzeźwi, czy to jest bat na kierowców pijanych? Uważacie, że to coś zmieni, poprawi? Nadal nie będą jeździli po pijanemu. W ubiegłym roku zatrzymaliście, jak patrzyłem na statystyki, 5610 osób, to 2 lata temu, nietrzeźwych kierowców, a w zeszłym roku 5502 osoby nietrzeźwe za kierownicą. Czy te przepisy coś zmienią, jak uważacie? Myślę, że część osób może wziąć sobie do serca te zmiany przepisów. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że pozostaje jakaś część osób, która nie stosować się będzie do żadnych zakazów. Czyli on będzie kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, zarówno kiedy zostanie zatrzymany po raz pierwszy, jak i zostanie zatrzymany po raz kolejny. Także nie ma tej możliwości, że samą karą jesteśmy w stanie wyeliminować taki proceder. Na pewno proceder pozostanie. Tutaj warto też podkreślić, że musi się coś zmienić w mentalności nas, Polaków kierowców, bo właśnie to od nas zależy. Przepisy przepisami, ale to jest właśnie ten brak społecznej akceptacji na pijanych za kierownicą. I widzimy, że rzeczywiście coś w tym temacie zaczyna się zmieniać. Pamiętają wszyscy chyba ten drastyczny wypadek w Kamieniu Pomorskim i od tego czasu rzeczywiście zauważamy takie pozytywne zmiany. Zmniejsza się liczba kierujących, którzy wsiadają pod wpływem alkoholu za kierownicę przy jednoczesnym wzroście kontroli policyjnych, ale też coraz częściej mamy sygnały właśnie od osób, które jadą samochodem drogą i dzwonią na policję, informują o swoich podejrzeniach, że być może kierowca jest pijany. Zaczyna się coś zmieniać i oby to szło właśnie w takim kierunku, żeby w ogóle nie było żadnej akceptacji dla pijanych za kierownicą. Jeszcze zapytam o tych kierowców, którzy mają orzeczoną utratę prawa jazdy, cofnięte prawo jazdy przez organ wydający, czyli przez starostów, a dalej jeżdżą, no bo nic sobie nie robią z tego. Czy coś się tutaj zmieni? I to jest bardzo dobre pytanie, z tego względu, że do tej pory osoby były traktowane jako sprawcy wykroczeń. Natomiast w chwili obecnej, po zmianie przepisów, będą traktowani jako przestępcy, czyli kto będzie miał orzeczony zakaz, będzie miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem przez starostę, a będzie kierował takim pojazdem, będzie traktowany jako przestępca, gdzie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność karna nawet do 2 lat pozbawienia wolności. No, trzeba się w tym momencie, mam nadzieję, że wiele osób się zastanowi, czyli 18 maja to rewolucja, jak uważacie, jeśli chodzi o drogi i przepisy? Myślę, że to jest dobry początek zmian w kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Do tej pory spotykaliśmy się z sytuacjami, że polscy kierowcy dziwnie zachowywali się na polskich drogach. Natomiast wyjeżdżając na drogi za granicą, gdzie sankcje karne są dosyć wysokie, potrafili jeździć zgodnie z przepisami. Natomiast wracając do naszego kraju, znowu pojawiały się dziwne rzeczy, że
potrafią szarżować, potrafią jeździć z nadmierną prędkością, potrafią podejmować ryzykowne manewry. Także myślę, że to jest dobry początek w kierunku poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Musi to także iść, tak ja to jeszcze powtórzę, właśnie ze zmianą mentalności i muszą o tym kierowcy wszyscy pamiętać, że to od nich zależy bezpieczeństwo ich i wszystkich innych użytkowników ruchu. Ale tak samo oprócz właśnie tych zmian, które dopiero wejdą, teraz pojawiły się zmiany w taryfikatorze. 11 kwietnia weszły w życie zmiany dotyczące rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych za wybrane rodzaje wykroczeń. Pewne wykroczenia zostały jakby ujednolicone, pewne zostały wprowadzone i skodyfikowane. Na przykład pojawił się zapis dotyczący nieużywania elementów odblaskowych przez osoby, które poruszają się poza obszarem zabudowanym. Co mi za to grozi, jak nie mam kamizelki? Właśnie, w tym momencie już ustawodawca określił, że jest to mandat w wysokości do 100 zł. Wcześniej na ogólnych zasadach taka osoba mogła dostać mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Teraz do 100 zł taki mandat po prostu będzie za to, jeżeli uzna tak policjant oczywiście na miejscu. Czy coś jeszcze w taryfikatorze się zmieniło takiego na niekorzyść naszej kieszeni kierowców? Myślę, że tak. Tutaj duża zmiana w kierunku zapewnienia przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych miejsc, do których oni są uprawnieni. To słynne parkowanie na kopertach. Dokładnie. Jest, ustawodawca przewidział tutaj już teraz sytuację, w której osoba kierująca pojazdem, która nie jest uprawniona do korzystania z takiego miejsca, a dodatkowo posługuje się kartą parkingową przyznawaną tylko dla osób niepełnosprawnych, odpowiada sankcji do 800 zł. 800 zł jest to sankcja za naruszenie tych dwóch przepisów. Natomiast jeżeli ktoś zaparkuje pojazd jak dotychczas na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, i pozostaje mandat w wysokości 500 zł. Pamiętajmy o tym, że nie tylko sam mandat, ale również dolegliwość w postaci usunięcia takiego pojazdu z takiego miejsca jest też dolegliwością przede wszystkim finansową, ale również problemową z tego względu, że trzeba ten pojazd później odebrać z parkingu tam, gdzie został pojazd scholowany. Ale jak to załatwić, żeby ktoś zainteresował się takim samochodem zaparkowanym na kopercie, a przez osobę, która nie jest do tego uprawniona? Może mamy wezwać straż, czy milicję, policję, przepraszam? Tak, tutaj do respektowania tych przepisów uprawnione są organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, czyli straż miejska, policja. Każdy w swoich uprawnieniach ma obowiązek podejmowania działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. I zarówno jeżeli takie zgłoszenie trafi do Straży Miejskiej, jak i do policji, powinien być skierowany tam patrol, który na miejscu wyjaśni całą sytuację i podejmie stosowne decyzje, czyli wdroży postępowanie mandatowe, jak i wdroży postępowanie o usunięciu takiego pojazdu. Ale potem kierowca się tłumaczy, panie władzy, ja tylko na chwilę. No ale przepis przede wszystkim nie określa długotrwałości używania takiego miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej, tylko sam fakt zaparkowania w tym miejscu. Jeżeli to trwa minutę czy dwie lub godzinę i trzy, ustawodawca przewidział ten sam system kar dla osoby niestosującej się. Ale to też właśnie wiąże się z tą naszą świadomością, oczywiście, o której pani aspirant mówiła wcześniej, że zdrowe osoby nie powinny chyba parkować na... W ogóle nie powinny nawet wpadać na taki pomysł. Kilka lat temu była taka kampania bardzo taka mocna, społeczna, która pokazywała, że nikt sprawny nie chciałby znaleźć się na miejscu osoby niepełnosprawnej, natomiast stanąć na miejscu wyznaczonym dla takiej właśnie osoby, zaparkować samochód, wiele osób chce. I nie powinniśmy tak myśleć, nawet właśnie czy na minutę, czy na dwie, a być może w tym czasie przyjedzie osoba, która naprawdę będzie potrzebowała tego miejsca. Nie będzie dla niej szansy nawet na to. Jasne. Za tę część dziękuję, a teraz może mamy pytania od internautów, którzy tutaj przygotowali się już i ja w ich imieniu chcę przekazać kilka pytań. I tutaj pierwsze może, jak się okazuje, jazda po rondzie, przez rondo też budzi kontrowersje, w związku z tym tutaj internauta pyta, jak prawidłowo jeździ się na rondzie ofiar katastrofy smoleńskiej w Olsztynie?
mi się wydaje, że uczestnicy ruchu powinni zdawać sobie sprawę, że rondo jest niczym innym jak zwykłym skrzyżowaniem, tylko że określony jest na niej kierunek, na tym rondzie jest określony kierunek jazdy, tak? Pamiętajmy o tym, żeby dojeżdżając do skrzyżowania, jakim jest również rondo, sygnalizować zawczasu wyraźnie manewr skrętu, czy chcemy jechać w lewo, czy chcemy jechać w prawo i odpowiednio zająć pas ruchu zgodnie z oznakowaniem. Wcześniej przed każdym skrzyżowaniem jest informacja o tym, z którego pasa ruchu możemy poruszać się na danym skrzyżowaniu. Jeżeli zastosujemy te zasady przed wjazdem na to skrzyżowanie, myślę, że nie powinno być problemu z kontynuacją jazdy na samym skrzyżowaniu. Natomiast pamiętajmy o tym, że rondo, o którym tutaj wspominamy, jest dosyć rondem dużym i na którym występują większe prędkości jazdy niż na pozostałych małych rondach. Dlatego tutaj przy zmianach pasach ruchu na skrzyżowaniu, czyli na tym rondzie, powinniśmy pamiętać o zasadzie, że jeżeli chcemy wjechać na pas, na którym już znajduje się jakiś inny pojazd, musimy jemu ustąpić. Natomiast przy zmianie pasa ruchu pamiętajmy o tym, że stosuje się również zasadę prawej dłoni. Jeżeli wjeżdżamy na ten, musimy też ustąpić osobie, która jest na, z prawej strony. Mam nadzieję, że internauci są usatysfakcjonowani tą wypowiedzią i już będziemy wiedzieć, jak jeździć na rondzie ofiar katastrofy smoleńskiej. Mam drugie pytanie. Do którego roku życia trzeba przewozić dziecko w foteliku i gdzie powinno się montować fotelik? Przepisy stanowią, że dziecko nieprzekraczające 150 cm wzrostu i wieku do 12 lat powinno być przewożone w aucie właśnie na foteliku lub na specjalnym innym urządzeniu typu taka podkładka, żeby było to w sposób zgodny z przepisami. Taki fotelik bądź taką podkładkę, w zależności od wzrostu oczywiście, wieku i wagi dziecka, można montować zarówno z tyłu, tak jak i z przodu, na przednim siedzeniu. Dzieci, wybierając taki fotelik, rodzice muszą pamiętać o tym, że on musi spełniać określone homologacje, musi być atestowany, musi być dobrany do właśnie postury dziecka. I przede wszystkim, używając takiego fotelika, zapewniamy dziecku bezpieczeństwo, to raz, uczymy od najmłodszych lat poszanowania przepisów i tego, że w aucie zapinamy pasy, a cóż więcej, po prostu pokazujemy, jak należy się zachowywać. Ważne jest tutaj, żeby przypomnieć dla rodziców przede wszystkim, bo to rodzice dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci, że na przednim siedzeniu obok kierowcy można tylko przewozić dziecko w foteliku ochronnym, nie można na podstawkach. Czyli tylko foteliki ochronne na przednich siedzeniach. Natomiast jeżeli taki pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną i ta poduszka powietrzna dla pasażera jest aktywna, żeby przewozić dziecko tyłem do kierunku jazdy, poduszka musi być wyłączona, dezaktywowana. Nie może być możliwości, żeby przy zdarzeniu drogowym poduszka powietrzna odpaliła się i przygniotła dziecko z fotelikiem do siedzenia. No tak, może to jest tragedia. Teraz mamy pytanie, którzy chcą jeździć samochodami i dzwonić, no ale czy stojąc na czerwonym świetle przed skrzyżowaniem mogę prowadzić rozmowę telefoniczną, trzymając słuchawkę przy uchu? Czy mogę prowadzić rozmowę telefoniczną, stojąc przed przejazdem kolejowym z opuszczonymi szlabanami? Czyli czekam na przejazd. Myślę, że ustawodawca jednoznacznie określił, kiedy jest zabronione korzystanie z telefonów komórkowych, trzymanie tego telefonu w ręku, jeżeli kontynuujemy jazdę. Jazda jest to nadawanie kierunku ruchu dla pojazdu i nadawanie prędkości oraz hamowania, czyli w czasie jazdy zabronione jest używanie telefonu komórkowego, natomiast kiedy stoimy na czerwonym świetle, nie kontynuujemy jazdy, jak najbardziej można skorzystać z tego telefonu, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że sytuacja na drodze zmienia się bardzo dynamicznie i następuje zmiana sygnalizacji świetlnej, dostaje kierujący sygnał zielony do kontynuowania jazdy i musi zaprzestać całkowicie tej rozmowy. Nie może też doprowadzić do tamowania ruchu, bo nikt inny, wszyscy inni pozostali kierujący nie mogą czekać, aż osoba zakończy rozmowę i dopiero kontynuuje jazdę. Także powinien pamiętać o tym kierujący, żeby zaprzestać
natychmiast, kiedy musi dalej kontynuować już jazdę. Czyli trzeba skończyć ZOSiE, przed następnym skrzyżowaniem zadzwonię. Dokładnie. Teraz mamy, jeśli chodzi o uprawnienia, czy mając kategorię B plus E, mogę bez żadnych przeszkód prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepami? Tak, dokładnie. Ustawodawca zezwolił na kierowanie pojazdem mając kategorię B plus E do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami z przyczepu. Także jest to określone w przepisie, w ustawie o kierujących pojazdami i można sięgnąć do tych przepisów, bo mamy taką mentalność, że do przepisów prawa ruchu drogowego często sięgaliśmy. Natomiast po zmianie tych przepisów, kiedy weszła ustawa o kierujących, zapominamy, że pewne kwestie dotyczące ruchu drogowego, jak i kierujących, są unormowane już w innej ustawie i trzeba też tam zaglądać. Oczywiście. Tutaj wprawdzie pan inspektor na to odpowiedział, ale zapytam, kiedy mówiliśmy przy pierwszym pytaniu, ale czy przed wjazdem na rondo, chcąc skręcić w lewo, trzeba włączyć lewy kierunkowskaz? Oczywiście tak. Jest to obowiązane. Kierujący musi zawczasu wyraźnie sygnalizować kierunek jazdy przed skrzyżowaniem. I pamiętajmy o tym, że ciąży na nas również obowiązek przy zjeździe z ronda, tak zwanego skrzyżowania o ruchu okrężnym. Pamiętamy, że musimy też włączyć, sygnalizować zjazd tego ronda, sygnalizacja kierunkowskazem prawym. Żeby opuścić takie skrzyżowanie, musimy dawać czytelny sygnał dla osób, które jadą za nami, jak my dalej będziemy postępować. Teraz takie już pytanie bardzo... W przypadku kierowców bardzo ważne, no bo mamy coraz więcej kładów na drogach i czy często się widzę, jak tutaj na przykład niedaleko naszej redakcji też jeżdżą panowie, część z nich nie ma jednak kasków. Czy kierujący kładem muszą mieć kask? Oczywiście, że tak. Muszą zarówno kierujący, jak i pasażerowie takich kładów mieć kask ochronny. W przypadku, gdy jeżeli nie mają, popełniają wykroczenie. Tutaj też taryfikator je określa, właśnie te nowe zasady o tym mówią. Wykroczenie może zostać zakończyć się dla takiej osoby mandatem w wysokości 100 zł. Jeżeli jest to taki czterokołowiec, który jest wyposażony fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, no to wtedy nie. Natomiast każdy, kto porusza się kładem, powinien mieć kask ochronny, nie tylko kierowca, ale także jego pasażer. To chyba nawet jakby na przepis o tym nie mówił, to warto mieć kask. No bo dokładnie, jest to naturalne. To chronimy samego siebie. Dokładnie. Czy tu widzę, mamy pytanie od właściciela skutera, czy pojazdem jednośladowym, to jest skuter, można w korkach przeciskać się po prawej stronie, jeśli jest na to miejsce? Takie dosyć dziwne pytanie, ale to może odpowiedź na to, co się dzieje na olsztyńskich drogach. Dzisiaj w ulicach są korki, no i chodzi o to. Czy można tak sobie lawirować między samochodami i się przeciskać? Nie bardzo, z tego względu, że nie wolno wyprzedzać, czy omijać pojazdów z prawej strony przez motorowery, motocykle, z tego względu, że jest to zastrzeżone i dozwolone tylko dla rowerzystów, gdzie mamy niejednokrotnie zastosowane tak zwane śluzy rowerowe, gdzie kierujący rowerem musi dojechać do skrzyżowania i ustawić się z przodu na skrzyżowaniu, żeby być widocznym dla innych uczestników ruchu. Natomiast przy tak zwanym przeciskaniu, jak tutaj internauta pisze, jednośladem jest to zabronione. Ponadto często występują oznakowanie poziome na jezdni. Jeżeli najeżdżamy przez takie linie, przekraczamy te linie, to też naruszamy przepisy ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym. Kolejne pytanie o skrzyżowanie. Chodzi o skrzyżowanie tym razem od ulicy Sikorskiego Wilczyńskiego do osiedla Generałów. Internauta pyta, czy jeżeli na sygnalizatorze główne światło jest czerwone i świeci się zielona strzałka warunkowego skrętu w lewo, to czy można go skręcić w prawo tylko ze skrajnego prawego pasa? Tak, i to jest poprawna odpowiedź, że tylko można skręcić z zachowaniem pewnych zasad warunkowego wjazdu na skrzyżowanie, tylko z prawego skrajnego pasa ruchu. Natomiast z następnego, kolejnego pasa nie powinniśmy dokonywać takiego manewru. Okazuje się, że internauta zna przepisy ruchu drogowego. Dokładnie.
Jeszcze zapytam tutaj, jak się okazuje, wszystko budzi wątpliwości, o to miganie. No tutaj pytanie chodzi, czy jest jakakolwiek ustawa regulująca czas świecenia pomarańczowego światła między zmianami z zielonego na czerwone? Jest to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dotyczących znaków i sygnałów drogowych i tam określone jest, że światło pomarańczowe, bądź też żółte, powinno świecić się 3 sekundy. Jest to określone właśnie w tym rozporządzeniu. Warunki szczegółowe do znaków i sygnałów. Teraz wszyscy będą patrzyli na zegarek i mierzyli, czy to są 3 sekundy. Mam jeszcze jedno tutaj pytanie. Też często sam się nad tym zastanawiałem, jak to się dzieje, ale w Miodówku jest fotoradar. Wiem, że to gestia Inspekcji Transportu Drogowego, ale tu jest tam ograniczenie do, jak przepisy mówią, że można jechać tam 90, ale dziwnym stanem rzeczy kierowcy zwalniają nagle, nie wiedząc czemu. Jak to się dzieje z tym fotoradarem? Czy on rzeczywiście tam można jechać w Miodówku 90, czy trzeba jechać mniej? Myślę, że tu jest duża nieświadomość uczestników ruchu drogowego. Z tego względu, że prędkości określone, z jakiej możemy poruszać się po drogach, są określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. I ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę występuje w obszarach zabudowanych. Natomiast w Miodówku nie ma znaku informującego o obszarze zabudowanym, a jedynie znak informujący o granicach administracyjnych danej miejscowości. Jeżeli jest to tablica koloru zielonego, informuje nas tylko, że przejeżdżamy przez taką miejscowość, natomiast jest to droga o jednym pasie ruchu w jednym kierunku. Z tego z zasad ogólnych przepisów wynika, że dopuszczalna prędkość to 90 km na godzinę. Dlaczego wszyscy kierowcy nagle zwalniają przed tym fotoradarem? Myślę, że dlatego, że nie do końca rozróżniają określenia tablic. Zielona lub ta biała, tak? Z zabudowaniami określonymi. Także jeżeli ktoś nie zna przepisów dokładnie, to każda informacja o miejscowości wiąże się z informacją, że prędkości do 50 km na godzinę, gdzie to jest nie do końca uzasadnione. Słyszałem, że ten problem się chyba sam niedługo rozwiąże, ponieważ Inspekcja Transportu Drogowego planuje przeniesienie fotoradaru z Miodówka do Lidzbarka Warmińskiego w związku z planowanym remontem drogi, także ten problem się rozwiąże już. Myślę, że sam. Tak. Ale warto wiedzieć. I ostatnie mam pytanie tutaj. Co grozi w przypadku jazdy na motocyklu o pojemności 650 cm3 bez prawa jazdy na motocykl? Jakie są konsekwencje w przypadku kontroli policyjnej? Kiedyś było za to 500 zł za brak wymaganej kategorii. Internauta pyta, czy coś się zmieniło. Za brak wymaganej kategorii dla określonego rodzaju pojazdu, tak jak tutaj w tym przypadku pan pisze, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 300 zł. To jest tak. Natomiast za brak w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami, tutaj możemy dostać mandat w wysokości 500 zł. Bo musimy rozróżnić, prawda, te dwie rzeczy. Jeśli mamy na przykład prawo jazdy jakiejś kategorii, innej kategorii, to wtedy ten mandat jest troszeczkę mniejszy. Ale jeśli nie mamy żadnych uprawnień do kierowania i nie mamy na żadną kategorię uprawnień, wtedy ten mandat jest większy i może być to mandat w wysokości 500 zł. Rozumiem. Chyba, jeżeli Państwo uważacie, że powinniśmy coś jeszcze dodać do dzisiejszej wypowiedzi, no mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości internetu. Ja tylko jeszcze zapytam o te motocykle, bo taka stała się moda, że te 125 bez uprawnień tylko na motocyklowych, tylko na prawo jazdy kategorii B. Czy rzeczywiście, jak Państwo myślicie, jako specjaliści od ruchu drogowego, czy warto mieć prawo jazdy, czy wystarczy jednak tylko prawo jazdy kategorii B na samochód? Tutaj ja myślę, że co 4 kółka, tam są 2. Dokładnie. Samo to, że posiadamy prawo jazdy kategorii B, to z automatu nie czyni nas superkierowcami jednośladu. To jest całkowicie inna technika jazdy. Ale warto też pamiętać, że możemy prowadzić motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mając prawo jazdy kategorii B co najmniej 3 lata. To nie jest tak, że każdy, kto dostanie prawo jazdy, może od razu iść kupić sobie taki właśnie motocykl. Samo to uprawnienie mają kierowcy, mogą z niego korzystać, ale z rozwagą. Należy pomyśleć o tym, jak się jeździ. To jest zupełnie inna technika jazdy motocyklem niż samochodem. Myślę, że planując sobie jazdę jednośladem,
powinniśmy zadbać o nasze umiejętności przed podjęciem takiej decyzji, niż w trakcie, bo w trakcie naukę już jest za późno. Za późno jest, mamy ruch drogowy, ma ten element dynamiki, tak? I tam zmienia się wszystko bardzo szybko. Jeżeli mamy tą prędkość dodatkową, to rzeczywistość, która się wokół nas otacza, ruch innych pojazdów, ma kolosalne znaczenie na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że w takim jednośladzie nic nas nie chroni. Zostaje nam tylko kask na głowie i nic poza tym. Nie mamy żadnych stref zgniotu, nie mamy pasów bezpieczeństwa, nie mamy, chociaż już w tych nowszych pojazdach już zaczynają się wyposażać kierowcy w poduszki powietrzne, natomiast jeszcze jest tego bardzo mało. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przy zderzeniu z pojazdem i jednoślad występuje w zdarzeniu, jednoślad jest na przegranej pozycji i obrażenia na pewno takiej osoby będą dużo, dużo większe. Motocyklista tak naprawdę chroni właśnie kask, odpowiednie ubranie i jego własny rozsądek. To o tym trzeba pamiętać. I tym przesłaniem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.